Wiecie co, niektórzy z was może wiedzą, na przykład Tadeusz i Iza, że parę dni temu, że to się zaczęło w ogóle chyba we wtorek. We wtorek mnie zaczęła boleć szyja tak dość bardzo, ale generalnie to zbagetylizowałam, bo ja nie jestem z takich, co tam się przejmują takimi rzeczami, więc stwierdziłam, dobra, przejdzie mi, nie? No ale nie przechodziło dzień jeden, dzień drugi, nie mogę wstać z łóżka. No i Konrad się o mnie modli. No i mówię, dobra, no to ja wstanę, nie? No i generalnie prawie mnie odcięło z bólu. Ból był taki jak przy jakimś konkretnym złamaniu. Miałam raz złamaną kość, to mogę to porównać. Generalnie zrobiłam się blada jak ściana, w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. No, ból był taki od cała szyja gdzieś do łopatki promieniujący, więc nie wiedziałam, co się w ogóle stało i dlaczego. Usiadłam jakimś cudem na krześle i mówię, dobra, nie wiem, co robić, dzwoń do kogoś, nie wiem, zadzwoń do Tadeusza. Dzwonimy do Tadeusza, Tadeusz nas odsyła do Izy, że ona ma jakiegoś dobrego fizjoterapeuta, no to dzwonimy do Izy, Iza nas odsyła do tego fizjoterapeuty. Udało nam się tam dostać na tam 16, jakimś cudem w ogóle, bo też jest to jakiś dobry fizjoterapeuta, ale z bólem nas przyjął. No i idziemy tam, no i tam pani mnie tam próbuje troszeczkę delikatnie rozmasować, coś tam powyciągać tą głowę, no i mówi, że no raczej trzeba iść na, jak to się nazywa? Rezonans magnetyczny, nie? No i dobra, ja nie mam generalnie pojęcia, jak się po tych lekarzach chodzi, bo u lekarza nie byłam od paru dobrych lat. No ale dobra, jakoś to ten. No, generalnie po tym fizjoterapeucie wcale mi nie ulżyło specjalnie. Ból był taki, że nie mogłam w ogóle ruszyć szyją w tą stronę. A teraz patrzcie, no, jak się rusza, nie? Nie mogłam w ogóle ruszyć do tyłu. Generalnie mąż musiał mnie podnosić z łóżka i kłaść do łóżka, bo nie byłam w stanie tego sama zrobić, nie byłam w stanie sama się uczesać. Generalnie było bardzo, bardzo źle. Ja nie cierpiałam jeszcze na taki ból. I co? No i wiadomo, no, modliliśmy się i tak dalej. No, była jakaś poprawa za chwilę, było gorzej. No i Konrad tam w sobotę poszedł do sklepu. Ja stwierdziłam, że sobie pouwielbiam Boga, no bo co mi zostało, nie? Dopiero i tak w przyszłym tygodniu mogłabym na ten rezonans pójść, bo terminy były tam zawalone i no. No i sobie uwielbiam tego Boga i mówię, nie, no Boże, w ogóle, no przecież to nie może tak być, ja muszę być zdrowa, to w ogóle z mnie uzdrowiłeś już, więc ja biorę to uzdrowienie, no nie będę się z tym caskać, no ból był dalej. No ale już sobie myślę, dobra, jest lepiej, nie? Przychodzimy dzisiaj, jak widzieliście mnie, to w tej chustce czerwonej, no generalnie dalej mnie bolało, dalej nie mogłam tej szyi zginać, rano jak wstałam, to mówię, kurde, jest znowu gorzej. No i na tym uwielbieniu sobie tak stoję. A, jeszcze jak weszłam, to nie pozwoliłam się ze sobą witać nikomu, nie dotykajcie mnie najlepiej. I Tomasz się o mnie pomodlił. No ale szybko się zaczęło uwielbienie, więc idziemy za uwielbienie. No i stwierdziłam, dobra, no będę uwielbiać. Najwyżej umrę z bólu, no ale generalnie będę uwielbiać. I powiem wam tak, to było niesamowite, ponieważ im bardziej zaczęłam uwielbiać, tym bardziej ten ból przechodził, więc ja sobie uwielbiam dalej, nie? Zaczęłam ruszać szyją, mówię, kurde, mogę ruszać szyją, no to super, no to są ty tam, tańczę, ruszam się. Zaczęłam skakać w ogóle, nie byłabym w stanie, to był taki ból, prawdopodobnie krążek, znaczy, przyznam się, spokutuję, ja nie piłam wody w ogóle praktycznie. Może piłam pół litra dziennie, gdzie generalnie organizm jest odwodniony na maksa. No nie za bardzo dbałam o siebie, nie polecam. Polecam pić 2,5 litra wody, bo można sobie krzywdę zrobić. I ja nie zdawałam sobie sprawy, że na kręgosłup też to tak wpływa i że można sobie zrobić tyle bólu. Także nie polecam tego robić. No, także dehydracja krążka prawdopodobnie, nie wiem czy coś poważniejszego, generalnie chyba nie pójdę na ten rezonans, bo po co, bo już mnie nie boli. Także no, zostałam uzdrowiona, dziękuję Amen. Bardzo. Amen.